przedsięwzięcie Najwyższy Rower Świata wystartowało w szkole podstawowej numer 43 w Białymstoku. I to wyszło z inicjatywy tak naprawdę wspólnej, bo szkoła otrzymała ponad 60 rowerów z Biura Rzeczy Znalezionych. I pan dyrektor zastanawiał się, co z nimi zrobić, bo nie wszystkie nadawały się do tego, żeby je wykorzystać ponownie. No i wpadliśmy na pomysł, że recykling byłby dobrym tematem, dobrym sposobem na to, żeby z nimi coś zrobić. Stworzyliśmy z tych ram rowerowych przy współpracy z dziećmi, przy ich pomocy, Najwyższy Rower Świata. Ma 7,5 metra i przejechałem na nim ponad 100 metrów, dzięki temu ustaliłem rekord Guinnessa na najwyższy rower na świecie. Dzieciaki miały bezpośredni wkład w ten rower i niesamowicie było patrzeć, jak własnymi rękami rozbierają te rowery, szlifują, malują je i tworzą tak naprawdę historię, bo my pobiliśmy rekord człowieka, który mieszka w Los Angeles, który ustanowił go 7 lat temu. I to jest bardzo ważny moment dla Białostoczan, bo dzięki temu małe dzieci szczególnie zobaczyły, że z niczego można w życiu zrobić coś wielkiego. Ta inicjatywa tak naprawdę wyszła obopólnie, ponieważ pan dyrektor w konsultacji ze mną stwierdził, że ten najwyższy rower świata, to był mój pomysł co prawda, ale oboje stwierdziliśmy, że ten najwyższy rower świata to będzie fajne rozwiązanie, taki temat, który odciągnie trochę od tych negatywnych wieści, które codziennie widzimy w mediach, który pokaże dzieciom, że warto być przedsiębiorczym. Do tego tak naprawdę doszła fundacja Unitalent i ona też pokazała dzieciakom, że warto jest to robić i dzisiaj uhonorowała je też upominając. Dzieci dostały statuetki okolicznościowe w kształcie tego roweru i zobaczyły, że fajnie jest zrobić coś, o czym mówią wszyscy, bo myślę, że też dzięki temu te dzieciaki będą podejmować podobne wyzwania w przyszłości. Dzieci mają wyobraźnię nieskażoną tak naprawdę pewnymi ograniczeniami, które mam chociażby ja, chociaż staram się mieć otwarty umysł, czy też inni dorośli. Dzieci potrafią narysować coś zupełnie abstrakcyjnego i stwierdzić, że to jest fajne i może spróbujemy to zrobić. Także jestem otwarty na propozycje.